teleporcik odpalony, następne rzeczy czas zrobić. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jeszcze godzinkę sobie ogarniemy. I zobaczymy, jak to wygląda wszystko. Tylko tak, na razie muszę zmienić furę na sprint. Siema Borson, siemano. Już nie trafiłem Mbappé teraz, ale u siebie? Co ty gadasz? Co ty mówisz? Dobra, bierzemy furę do sprintów. Ideolo w robocie, czas szybciej dać. Dobra, robimy to tak. Teleporcik. Czyli mamy 40% póki co tej linii fabularnej zrobione. Najdłużej to schodzi z tymi, z tą policją, bo trzeba znaleźć na mieście policję. Później przez 5 minut z nimi się próbować ścigać niby, albo czekać aż minie 5 minut i po prostu uciec. A takie rzeczy jak to są fajniejsze. Sprint, pozycja druga. Czym on tak zajmuje? Nie jest jakimś Porsche czasem dojrzemy? Mi się wydaje. Pięć kilometrów. Zonik, dziękuję bardzo za suba. Witam. Skręcać teraz. Czasem takie rzeczy się dzieją w tym czwartku. Nie wiem dlaczego. Jeszcze raz trafię w to drzewko pieprzone, to myślę tak. Zostało już nieco ponad kilometr. Mamy to. Strumyk z rana? Tak, no bo wiesz, jak mam chwilę czasu, to sobie chcę pocisnąć fabułkę. Dobra, mamy to. Serio, jak ktoś zobaczył teraz jeszcze? Zapłać stówę, masz. No dobra. I co teraz? Ile nam to podbiło? 47%, a 7% taki wyścig?
Co my tutaj mamy blisko? Próba czasowa. Może zbadmy jakiś taki wyścig, który jest... Sprint. Wysoki. Wszystko na poziomie wysokim już będzie? To jest na średnim. Sprawdź wiadomość. O! Pokaż miejsce na mapie. Poziom wysoki. Coś innego w planach czy tego wyścigówki? Na razie tego Need for Speeda sobie cisnę. A co później? Zobaczymy. No nie mówcie, że to jest... Zajebiście, pojechałem na drift, nie samochodem do driftu. Brawo ja. Ja pierdziele. Nie wróżę nam sukcesu, mordy. Zaspał, bo się trochę zbiera ta fura. Dobra, mamy to. Jak ten Viper lepiej idzie bokiem niż main auto. A nie mogę zapłacić tego mandatu? 3000? Bo to i tak też mało. Dobra, mamy to. Następna misja zrobiona. Ty, no i co z tym tocem Mbappe u Oscara?
ścigamy się z psiarnią. Nie cierpią, jak zostawia się ich tyle. Piszesz się? Pokaż miejsce na mapie. Oczywiście, że tak. Sprint. Ja wiem tylko, że po odcinku muszę pojechać Rzym odwiedzić. Oj, polecam. Mordo, Rzym. Top. Trafił i tyle, ale u siebie czy u kogoś? Donate wyłączone? Tak, bo jak nagrywam, to wyłączone. Czekaj, już patrzę. Na jakąś dobrą kawkę. Bizon, dziękuję bardzo. A propos, piję. Kurde, ale popatrz, kawka w Rzymie jest tańsza niż w Polsce, nawet jak przeliczysz, to jest chore. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce mamy tak kuźwa drogą kawę. Jak wyobraźcie sobie, że we Włoszech na przykład espresso za jedno, za eurasa sobie kupuje. Idź weź kup w Polsce za 4 zł espresso. Aha. Kawa z mlekiem, załóżmy, nie wiem, 2-3 euro. Niech będzie 3 euro, no nie? Tak samo jak kupowaliśmy to cornetto, tą tego takiego rogalika z pistacjami, z tym nadzieniem pistacjowym w środku, no nie? Euro 50. Idziesz na pizzę, tak jak byliśmy w Mediolanie, za dużą pizzę neapolitańską płacisz 10 euro. No kurde. To ja się nie dziwię, że oni wolą wieczorem wziąć sobie, nie wiem, 20 euro i iść ze znajomymi posiedzieć, napić się winka, wypić, znaczy napić się winka, zjeść sobie jakąś pizzę dobrą czy coś. Po co gotować w domu? Ale rzeczywiście, człowiek dopiero jak tak pojeździ po innych państwach i sobie porówna, to rozumie, że u nas jest serio drogo. Jakiś rąbek tajemnicy na następne wyjazdy. Euro 2024. Dobra, misji na razie nie ma nowych. A tutaj jest już 52%. Wakacje nad morzem kosztują więcej niż na przykład wyjazd do takiego Rzymu. Stary, to jest hit. A jedź na przykład na weekend do Zakopanego. Ucieknij przed pościgiem z mandatem o wysokości 5000. O rany, no to jest to, czego nie lubię, bo tu znowu trzeba będzie szukać posterunku. Zapamiętajcie, mordy, wysokość mandatu 5000.
Nie wiem, jak się zwiększa. Czy jak to rozwalam? Się zwiększa coś, czy nie? Chyba jak w samochody uderzam to bardziej. U mnie priorytet to Liga Narodów, żeby Cristiano zobaczyć. O, widzisz, fajny cel. No ja z takich piłkarzy, takich topowych za naszych czasów, to żałuję, że nigdy nie zobaczyłem Neymara. Jedynie to tak. Takiego Neymara w prime, nie? To byłoby zajebiste. Coś to daje w ogóle, jak rozwalam te hydranty i inne pierdoły. Czy wydaje, że to od czasu tylko zależy, ta wysokość mandatu. Jeszcze 2000 muszę nazbierać. Nudna ta zabawa z nimi. Z jakiej paczki w ogóle United trafił tego Mbappe? Wymienna? Niewymienna? Gwarant z francuskiej? Oj. Już niedużo. Będzie 5000. Będzie można uciekać. Jest 5000, dobra. Palimy wroty i to dosłownie. Jak ten radiowóz za mną będzie jechał 400 na godzinę, to podziwiam.
Mamy to. Mocna końcówka, chłopcy byli pod wrażeniem, jeszcze się zobaczymy. Dobrze. Dobrze. I teraz tak, drugi widzu. Sprint zdolny czy niezdolny, poziom średni, może być. Z pika 82 trafił tego Mbappe? O ten, kurde. A ja robiłem te piki i nic mi nie leciało. No to zarobiony kolega. Taki Mbappe ile teraz? 15 baniek? Full? Czy mniej? Siema mordy, siema. Szybciutki sprint zrobiony, punkty zdobyte, hajs zdobyty. Można jechać od razu na następną rzecz fabularną. Cyk. Okej. Okay. Krótkie okrążenia jakieś tutaj są. No nie wiem, czy nie lepiej byłoby jechać samochodem do sprintu. Czemu ja startuję w ogóle aż tak w tyle? Ty, ciekawe czy będzie ten pierwszy ziomek, bo... Coś szybkiego ma, to nie znam, bo czasem? Czat, obczajcie, jak go będę miał. Wydaje, że to Lambo jest. Siedzą mi na dupie. Dużo zakrętów dlatego. Ciężko im tak uciec od razu. Ile okrążeń jest? Dwa tylko? Thank you.
Jest meta. Murcielago to był Lambo chyba. Okej. 45 poziom? Nie, 44 dalej. Chłopaki są pod wrażeniem. Pora się spotkać, odezwę się. Klasycznie sprawdźmy. 60%. Zaczynaliśmy dzisiaj chyba nie wiem z ilu. Z 9? Dobra, to jakiś wyścig by taki króciutki się przydał, żeby odblokować znowu fabułę. A zróbmy jeszcze raz wyścig typu drag. Ciekawe, czy to poskutkuje. Co trafiliście w ogóle, czat, z tego, z... O! Z gwarantu ligę. Ja trafiłem tego Del Castillo, czy jak mu tam... Spotkaj się w dinerze z Travisem. Dobra. Dwa razy Medina, Lala, Mbappé, serio Kasper trafiłeś? Może Donnarumma ktoś trafił. Oho. Man, you don't back down, do you? Yeah, that was me out there. Surprised? Me neither. Once you're onto this rush, you can spot a fellow tripper. It's all in the eyes, Chico. Impressive as you were out there, that kind of driving is gonna get you in a lot of trouble one day. A lot of people in this game, they feed off that. Want to crown you the king. But it's more than a skill, though. Everybody loves an outlaw, someone fighting against the system. So you gotta ask yourself, are you the kind of driver who's in it for the rush? Or are you just someone who needs the attention? You make the grade, and I know you're tempted. Huh. Keep your phone handy. All right. Huh. Jak Castillo to nie jest zły traf? Co ty, Quint, mówisz? Ej, tutaj te cutscenki też się wliczają, jakby 70% już. Dobra. Przegrzanie. Aj.
Oddam ci modinek, no, ale no po co? Czekaj, no stary, ile kosztuje ten... Castillo kosztuje 30k. Potężny traf. Pokaż miejsce na mapie. O! Mamy sprint. Overall na przepałkę wyższy. Najgorsze jest to, że ciągle trafiamy na przykład Donnarumę, czyli wysoki overall, 95, niby fajnie, a jednak nie. Co oni robią? Coś czujesz, że szalony wyścig będzie. Jeszcze policja. Fragment tego Gymkany chyba, co jechaliśmy. Kurczę, miałem wczoraj skończyć oglądać ten odcinek o... ten strajku fifaczy, że tak to nazwę. Nie miałem czasu aż tyle oglądać, 2 godziny. Krótkie są te wyścigi, to dobrze akurat, bo nawet jakby coś nie wyszło, to można szybko powtórzyć. Serio? Co goś wymyślił? O kurde, ucieknij po 5-minutowym pościgu samochodem o mocy poniżej 200 koni. Ożeż ty. A to do garażu. 200 koni może mieć tylko fura, tak? Miałem kiedyś taką chyba właśnie, ale sprzedałem, z tego co pamiętam. To na pewno nie mają 200. Dobra. Dane techniczne. Moc silnika 200 może mieć, tak? 197. To chyba tamten musi być. Honda Civic 197.
Świetnie. Teraz to będzie prędkość niesamowita dopiero. Wydaje mi się, że ogólnie wieczorem będziemy pewnie kończyć już tego Need for Speeda. Ja tym muszę uciekać, tak? No to, to fajnie. Pięciominutowy pościg. Mordy, czy ja jestem w stanie uciec z tym w ogóle? Nawet nie trafiłem. Nie wiem, czy to 200 w ogóle pojedzie. Mogłem nitro zainstalować. Stawianie oporu, aresztowanie. Patrzcie, ja im nie ucieknę. Ja jestem wolniejszy. A zaraz dojadą jeszcze inne. Ale challenge rzucili. Dobra, najpierw zróbmy 5 minut, potem się będziemy martwić. Co dalej? Właśnie, Bordki, może mi ktoś zerknąć jak Boston w nocy? Jak im poszło? Wygrali? No to zajebiście, czyli 4-1, awansik. A wiecie, z kim, wiadomo już z kim będą grali w kolejnej rundzie, czy jeszcze tam ci nie zrobili awansu? Co ty robisz? Nie zrobili, jest 3-2 tam póki co, okej. Okay. Minuty takiego jeżdżenia w kółko. Potężna Honda Civic.
weź się tym przez blokadę przebić. Dobra, najważniejsze na razie, że goni mnie tylko jedna policja. Swoją drogą, mordy, tak sobie ostatnio myślałem, że ale bym Wiedźmina pograł. Tylko nie chcę zaczynać, bo jak wiem, że zacznę, to będzie dramat. Minuta. Stawiają blokady z jednej i z drugiej strony. Trzy płomyczki już mam. Nie. Prawie ich zgubiłem niechcący. Dobra, 20 sekund i zaczynamy ucieczkę. Nie możesz się zebrać, żeby wieśka przejść jeszcze raz? Kurczę, mordo, właśnie. Może być zajebiste. Czy ja im odjeżdżam, czy nie? To jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że nie. Chociaż może. Potężna Honda Civic daje radę? Słuchajcie, bo pod górkę to trudniej. Chyba im nie odjeżdżam. Serio, uciekłem tamtym gałąziom i ci się pojawili. Mordo, weź tu pomóż, jak się tak kręcisz. Teraz ci gracze online to by się przydali, no nie? Kurwa. Co im ucieknę, to wjeżdżam na kolejnych. To jest żart. Dobra, zgubiłem ich. Jest. Udało się.
Dobra, co teraz? Teraz to chyba można furę zmienić, nie? Bezprawie 81%, drodzy widzowie, skaczamy do garażu, zmieniamy furę. Ostatnie 20% tej linii fabularnej. No ogólnie, jak ja tak myślę, żeby przejść Wiedźmina, to jest tak według mnie 100 godzin lekką ręką. Dlatego się za to nie zabieram póki co. 100 odcinków z Wiedźmina. Czy razem z dodatkami? No chyba z dodatkami bym się w stówie wyrobił, myślę. Czy nie? Jak sądzicie? Ja mam obecnie 100 i kończę podstawkę powoli. Aha, no to w takim razie bym się nie wyrobił. Misje, co my tu mamy? Sprint. No dobra. Sprint race. Rozpocznij zawody. Kto tu będzie? Aha, ja znowu zaczynam z tyłu. Pozycja piąta i to patrzcie, gdzie oni są już. Co to za handicap jakiś? Goście zaczynają pół kilometra dalej. Teraz. Sama fabuła to jest 56, fabuła plus poboczne 125 na 100%. 100% to jest 189, mowa o wersji podstawowej. No to widzisz. No nie, no to jak chcesz na stówkę zrobić z dodatkami, to trzeba liczyć 200 godzin. Wyobraź sobie, że grasz godzinę dziennie. Masz prawie rok grania. Co wiesz, nie zawsze znajdziesz czas, żeby zagrać tą godzinę, nie? Sakra. Czy to zajebiście z jednej strony? Ale to patrz, kupujesz dziecku na przykład grę i mówisz, jak przejdziesz ją, ukończysz w 100%, to kupię ci inną, więc graj sobie na razie w to. I kupujesz Wiedźmina na początek, nie? Ten trzeci. Wyścig ma 12 km, więc... Kurde! Ale błędy popełniam teraz, cholera! Czy ja ich będę w stanie dogonić? 12 klocków, no dobra, zobaczmy. Aha, jeszcze pojechałem... O... Daj mi ten mandat, bo normalnie... Fuck.
Dobra, 2000 jak mi wezmą z 300, to i tak jest luz. Tylko dajcie mi ten wyścig powtórzyć. Kiedy nowy odcinek? No dzisiaj. Dzisiaj nowy odcinek. Dobra, mapa, misje. Jeszcze raz. Nie mogę takich błędów popełniać, bo później się rozjeżdża wszystko, jest lipa. Ja w ogóle nie wiem, czy to nie jest finałowy wyścig. Mordy, tak swoją drogą. Zaraz zobaczymy. Bo to jest ten taki ostatni długi wyścig właśnie. 16 km. Mimo to jest finałowy. Jechać dobrze i ich dogonię na pewno, tylko najgorsze są błędy, jak popełnisz tutaj jakiś jeden, drugi, to utrudnia robotę. Kawałek prostej by się przydał, żeby ich tu złapać. Wskoczyłem na czwarte. Naprawdę, akurat mi wyjechał z zawinkla tak. No co za... Jestem drugi, tylko gdzie jest ten pierwszy? A jego nie widać. Ja pierdzielę, patrzcie, jak to wyścig jest. Ich widzę, ale tego pierwszego w ogóle nie ma jakby. Aż tak by odjechał? Jedź. Dobra, widać go teraz, troszkę go widać. Nie mogę z tymi zakrętami. Chyba, że ty albo to nie jest. Trzeci, drugi.
No nie, ej, no come on! Serio? I znowu jestem piąty. To było chamskie. Gdzie jestem z pierwszego miejsca? Nie mogę skręcić, znowu się nie mogę odkleić. Ale mnie to denerwuje teraz wszystko. Nie dogonię go, nie? Tutaj sobie robi bączki. No nic, trzeba będzie jeszcze raz. Drugie miejsce. Ajajajajaj. Kurczę, a już tak było blisko. Już tak było, już wyprzedzałem tego pierwszego gościa i policja się ustawiła w poprzek na autostradzie. No najgorzej.